że jedynym Why don't you pick up the phone when I'm all alone? Do you hate me? Widzę na początek przekaz do Sroka. Sroku, po co wychodzisz ze wszystkich Discordów swoich ekipowych i pousuwałeś zdjęcia? O co ci chodzi? Przywróć je, proszę, bo się w nich zakochałem. U mnie bardzo dobrze, ale dużo rzeczy będę miała do jutra, od jutra. Co ona może mieć jutro do roboty? Jutro jest piątek. Dalej, co u mnie? Napiszę i tak. A u mnie auto mi nie jedzie. A co się dzieje od jutra? Coś się zmienia? No nie pisał, że Oliwia się dala na mnie. 7 dzwonił i pisał. Po czym jeszcze pisał do mnie o spotkanie czy coś, ten? To 341. No to... No oczywiście, że pojadę. A, odrzucone. Aha. A, dobra, zaraz zadzwonię. Wybaczam. Saigona do randki? Ej, bez kitu, a gdybym wziął Saigona i przy spotkaniu nawkręcał, że tak naprawdę wszystko ogarnę dla Saigona, żeby Saigon wziął tą Oliwię na randkę? I wtedy ja wychodzę, że tylko podrywałem, bajerowałem tylko po to, żeby Saigona wpić. To nie będzie metaganging, to będzie przewidzenie przyszłości. Zastanawiam się na służbę wbijać, a co u ciebie? Chciałem mi odpisać. Nie, że się zmienia, ale dużo będę miała do zrobienia rzeczy i do ogarnięcia. Co na przykład? Chłopaki, ja tu mam misję, chodźcie. Żadna napierdanka. Jak się ubrać? Piżamę? Czy jak... Ale na co? Jaką misję? Słuchaj, garniturowo, tak? Sytuacja jest taka, że Melissa jest nudna jak k***i. No, to, w sensie to już wiadomo. Inaczej, znudziło mi się. Jest jakaś Oliwia. Oliwia chce się kłuć, normalnie on mi odpisuje. Działaj na dwa fronty, i z tą. No tak, tak, Okulina, tak. Mam coś dla ciebie. Co? Masz prezent. Co ty masz, k***wa, smołka? No on ma smołka, ja mu kam za setkę, stary. Ach, pana. Ruchaczu. Gruchaczu. Mam coś dla pana. O, no. Tu. Tajemnicza paczka. Otwieram. Może coś wypadnie. Lootbox. Wow, niebieska karta. Woo! Pytyn! Dzięki, Saigon. A jak tam pranie? To może trzeba ekipę powiększyć? Błagam. Jak mamy dupną ekipę, tylko kwestia jest taka. Ja ci powiem. Czekaj sekundę. Ja ci powiem. Chuje. Hugo wbija losowo. Koksa nie ma w ogóle w domu. Ostatni raz był w październiku drugiego. Dixon ma umwelkę. Suchy gra różnie. Fatek jest teraz na wakacjach. Denis jest teraz na odpoczynku i sam ogarnia sobie sprawy. Doktorek gra. Kuba jest za granicą zapierala. Krótki ma chyba jeszcze bana. Ali gra losowo. Globus gra. Harry Davis to jest Jerzek. Ma bana. I tak k***wa jeba. Niestety gra. Ja mam, kurwa, jakbyś zareagował, jakby miała... bo nie odpisałem pierwszego SMS-a. A, jestem strasznie wymemlany. Dopiero się obudziłem i ledwo kontaktuję. Jakie nazwisko? Moje? Nie wiem. Ja wiem tylko, gdzie się ten... K***wo jebana! Na ch***y ty na końcu piszesz napisz jej to rudy! Dobra, czekajcie. Już mogę iść, proszę pana. Ty k***wa na komunie idziesz na wierzbowanie, czy na ruchanie? No, a co? Na otwarcie kanału idę. A pokaż, czekaj, nie ruszaj się. A co, myślę, jaką ty masz dupę? Ale bym cię wyruchał! Ty masz lordozę, k***a! Niebieski tu mu zostaje, no. O Boże, jedyny co? Budyń! Zobacz, jakiego ma k***a garba!
No nie wyzywajcie mnie, miałem iść na randkę, no. Pójdziesz, spokojnie. No. Chodź. Bo ja jej tego nie wyślę, przecież mi się, jak ją za nią tęsknić? Chodźcie, podejdziemy na szpital, chodźcie. Dobrze, proszę pana. Oliwia. Nie? O kurczę, co? Oliwka? To nadzieję ją co na to, wykurczkę. Co? Tylko ja nie rozumiem. Ja ale teraz rozumiem, co ty powiedziałeś. Ty k***a zboczeńcu jebany. Zaraz pan tu. Na dziewczynę? Na ostro. No. Ile kosztowała? Ja nie wierzę, że ktoś się z panem związał bez pieniędzy. Dlaczego tak mówisz, Swajgon? Się cieszę, że nie mam klamki, bo bym ci kule wy***ł. Co robisz teraz? Tu pracuję. A, no trochę jestem zajęta, bo robię szkolenie. Jakie szkolenie? No, szkolenie z bufalki. Z bufalki? Nie pytaj. Co to jest? Co ty uczysz jeździć? Szkolenie z pojazdów. Ja umiem jeździć, pościgamy się? No tak średnio mogę, wiesz? A za ile skończysz? No to nie jest zależne od tego, zależy jak będzie trasa. Mhm. No dobra. To odezwij się jak się stałem, bo ja dalej oczekuję na śpiew. No powiedziałam, że może. No ale to może będzie, czy może nie będzie? Czy my? No nie, no dziś, bo jutro to mnie nie ma. No, zobaczymy, o której skończę ten. Czyli po kursie, po szkoleniu. O, tylko zależy, o której skończę, co nie? Mhm. Ale jemu będzie trzeba ten coś. No dobra, bo mam dla ciebie niespodziankę przygotowaną, chciałem się z tą spotkać. Okej. Okay. To odezwij się. Dobra. Pa. Ona coś kręci. Kawy w tym. W schowku. Dzięki, Saigon. No, za dużo zajebałem, czekaj. Prawdą by się pan nie minął, jakby pan tak powiedział, ale rozumiem. Ona coś k***a kręci fiutem, medycy jakieś szkolenia mają. No to by ci powiedzieli, że jest na szkoleniu, a nie, że jest poza służbą. Co tu się dzieje? Dobra, chuj z nimi. Czekaj, muszę tej mylisie odpisać, bo nie pamiętam. Napisałem, co ja mam zrobić teraz, k***a? Ale co? Bo... Ona chyba chce finał nazwiska, ślub. No to powiedz, że twoje nazwisko bierze Purker. Bo ona chce mieć nazwisko Montana. No to powiedz, że nie ma mowy. Musisz być twardy, musisz pokazać asertywność. Czekaj, kurwa jebana, 15 minut minęło, zaraz zadzwonię. Dzień dobry. Od razu halo? Dzień dobry, ja mam pytanie zasadnicze, mianowicie... gdzie się uderza po ślub? Do sędziego albo prokuratora. W tym momencie urzędujemy na Davis, więc zapraszam. A czemu na Davis, a nie na Doju? Bo byłem na Doju zamknięte. No bo na Doju jest tego bomba jakaś, która stoi i nie jest w stanie jej rozbroić, więc przenieśliśmy się tymczasowo na Doju. Ale w środku, czy Davis? W środku, czy na zewnątrz? Nie wiem, nie byłem, nie zrykałem, ale gdzieś tam jest. To uwaga. Dobrze, ja się odezwę. Jasne. Bomba jest na Doju, dlatego na Doju nie siedzą. Napisałem Melisie, że możemy się spotkać, ale co ja mam? O czym ja mam z nim rozmawiać? No o ślubie. Ale ja nie chcę! No ale no, ona nie musi tego wiedzieć, nie? No, niech pan dla satysfakcji jej po prostu tak, tylko weźmie. Tak, żeby ona... Powiedz jej, żeby nie zmieniała nazwiska, bo i teraz będzie musiała zmieniać przez to, żeby... Ponoć, dokładnie. No. Tu się kupuje te prezenciki? Co ja mam jej kurwa kupić? Drogie to? Ile? Pojechało do reszty kurwa! Pierścionek z rubinem? Ja p***dale! Chodź zobacz. Są to pierścionki z emeraldem, z rubinem, z diamentem. Misie. Co ja mam jej kurwa kupić? Cygaro. Na bukiet róż na pewno to jej weź. Będziecie chcieli coś chlapnąć? Spadochron. To ja bym proponował 3K, no kolacja, no. Dawaj, ustaw ślub z Melisą i niech ktoś z ekipy ją porwie i będzie, że cię nie kocha i tak dalej. A dobra, czekaj, wino. Dobra, muszę iść po becel, bo jest tu bankomat? Nie ma, jedziemy. Wydam na nią maksymalnie 20 tysięcy, max. Przedłużaj. A co? Chuju wstał.
Dobra, co ja mam k***a kupić? Dwa spadochrony? Ile k***a? Pierścionek z rubinem 10 000! Skromne kwiaty i winko? Ja dole! Dobra, ostatni raz. 10 000 za pierścionek z rubinem. I jeszcze jednego lizaka. Ty, go się da opierdolić bez ze smakiem. Chodka, teraz pan będzie słodki. Czołgistka Melisa. Wygra z Melisą te klocki, a razem będzie słodki, tak będzie. Dobra, to kto będę potrzebował szofera, który pojedzie ze mną na ten. To Sajko, no my z... Ja mogę tak, taksówkę mogę wziąć. Ty Piotrek, jak ty z nią ślubu nie chcesz, to żebym ją po prostu rozjebny. Albo ja mam smoka, ja coś nie, przecież ta pani się zrobiła, no przecież przestańcie głupki. Ja stary kocham kurwa bańczy Nieloda, nie? Kurwa, on tylko myśli o rozjebaniu kogoś. Wiesz, ty mi sam ten pomysł rzuciłeś, jak chodziłbyś razem. No nie, ja ci rzuciłem też, żebyśmy jej strzelali w spadochron, nie żeby stary ją rozjebać. Nie, 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 złapałeś mnie za kolan i powiedziałeś tak, weźmy ją po prostu rozjebmy. Tak, misiu. Jesteście na radiu? Tak. Dobra. Szpital, szpital, jak ziołek. Nie, wy już jedźcie już na Montchiliad, jedźcie już na Montchiliad. Nie. Spiesiątko, odpomyśl. Niech pan zostanie, to ona? Tak. Dzień dobry pani. Jestem szoferem pana Petera Burkera. Zapraszam panią do pojazdu. Nie no, chuje je przecież. Zapraszam panią. Dziękuję bardzo. No i Fejler P wsiadła do przodu. Dzień dobry. Dzień dobry. W sercu mego tęsknoty płonie ogień. Twoje oczy to gwiazdy, co noc świecą jasno. W twoim uśmiechu odnajduję radość i cień. Kocham cię zawsze w każdym dniu. Bez końca. Twoja dłoń w mojej to spokój i ciepło. Z tobą każda chwila jest piękna, to pewne. Kiedy jestem z tobą, jestem cały, kompletny. Jesteś moim aniołem, moim światłem w ciemności. Me uczucie jest czułe. Jelon postrzelił twoją matulę. Twoje słowa, twoje gesty, twój urok i uśmiech. Wszystko we mnie budzi miłość, której nie można ukryć. Sam to napisałem. Sam to napisałeś? Widziałem. Mam dla ciebie prezent. Naprawdę? A rozumiem, że to Jalon postrzelił swoją matę, to taka inwencja twórcza. No to akurat sam wymyśliłem. No. Proszę, bukiet róż i bukiet ślubny. Ślubny? Mhm. Z najpiękniejszych dni twój obraz mi się śni. Tempa k***a jeba! Szoferska! Montchiliad jest drugą stronę, debilu jebany! Przepraszam, no nie wybaczam. Dał pan znaka. W twoich oczach gwiazdy świecą, twoja uroda jak promyk słońca, w miłości twojej czar się zyskuje. Sajgon bawił się Aliego chujem. Fajnie było. Ej nie, ty, Sajgon, drugą, najedziemy na ślub. A czym? Do kościoła teraz? No, zmiana nazwiska. Do kościoła teraz, proszę pana? Nie, na Davis. Która to jest komeda na Davis? Ty tempa wobec szkoły. Kurczę, mam 18 lat, proszę pana, nie znam miasta całego, kurczę, z Japonii przyjechałem. Ja też mam 18 lat? O! Tak. Kurczę, to świetnie się składa, proszę pani. No, to się świetnie składa, ale lepiej zastanów się nad tym, co mówisz. Świetnie się składa, bo trafiła pani na najlepszego kawalera z tyłu, który siedzi za mną. Nie mogła pani trafić lepiej. Gwarantuję niezapomniane, rozkoszne noce z tym panem. Polecam. Słyszałam, że rozmawiałeś z ziomem o planach. My kontra oni. Żebym słuchała, co pierdolił banan. Nie ma mowy. Musiałabyś zabić mi brata, żebym łzę uronił. Znam historię z miasta, a to oglądaj sitcomy. Nie widzę kolorów, wiem jak czują się Daltony. Pamiętam. Nawet nie dotknąłem jej, byłem zbyt zrobiony. Zostałam z nią sam na sam. Miałem na nią pomysł.
Nawet nie dotknęłam jej. No to przed chwilą to było, ty jesteś przyjebana. Ej! Ty jesteś przyjebany jakiś. Kurze, ale się dobrali, super. Aż mi się błagam. Zamknij się, k***a! Przepraszam, że błędę. Powrócisz tam, skąd przyszedłeś. Nie chcę do piwnicy. Gdzie nie chcesz? Do piwnicy. Zapraszam panią. Dziękuję. Co, ja tak sportowo ubrana jestem, a to tak elegancko? Podoba mi się, najbardziej lubię sportowe fity, idziemy. Chodź. Dobra. Będę czekał na pana, powodzenia. Chciałam iść. O! Dobra, ogarniemy to. Ajaja! Coś trzeba? Nie wiem, pana. Tak, będzie ślub cywilny pomiędzy tymi dwiema pięknymi osobami. A będzie? Idziemy. Dzień dobry. Dobry. Chcieliśmy ślub. Dzień dobry. Okej. Okay. Chwileczkę. Nie stresuj się. Niestety nie ma dostępnego sędziego ewentualnie, bo ślubów udziela sędzia. Ewentualnie za rondoju, więc... Dobra, ja to pierdolę. Oglądajcie tego streama, to mam. Ty w ogóle nie wiem, dzwoniłeś do mojego ojca, czy coś? Tak, 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 to jest dogadane z Riftem i z Lucy. Prokurator jest już w drodze, ona udzieli wam ślubu. Świetnie, prokurator? Kto taki? Amy Anderson. Coś, wszystko w porządku? Jak najbardziej, jak najbardziej. To cieszę się. O, a co państwa skłoniło do podjęcia takiej drastycznej zmiany w swoim życiu? Spontan. A intercyzek gdzie się podpisuje? Jeszcze dziś? O ty kurwa. No nie, no to... A do roboty spier... Nie no, Melisa... Proszę, na ważeńcy. Nieźle, kurwa. Naprawdę nieźle. Melisa, ty się lepiej zostanów. O co chodzi? Nie wiem, no Nelsonowa, no... Jakieś głupoty gada znowu. Na pewno głupoty. Nawet. No tak. Kiedy wy chcecie to na ślub? Teraz. Teraz? Teraz. Od razu tak? Tak, tak. Nie zależy nam na klaucie. Chcemy to po cichu. Dobra. SSN-y wasze. Czy naprawdę ja muszę to robić? No, ja nie mogę tego. Dobra, dobrze, dobrze. Wiem, o co chodzi. Dobrze, dobrze, Maja, dobrze, ale może jakieś klimatyczne miejsce chociaż, a nie pod biuro? No tak, no spokojnie, przecież na razie muszę jakby... 9570. A gdzie byście chcieli ten... żeby ten ślub się... Na Montchiliad. Montchiliad. Do 21 na Montchiliad? Nie, no już. Wszystko gotowe. Rafael, otwieraj mi drzwi. I chodź, obciągniesz. Proszę pana, no nie tu, nie teraz, no. To jest. Muszę? A może pojedziesz szybko się przebrać, co? Ja, no dobra. To jedź szybko z tą. Ja idę. Tak, 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 bo to pech, ja nie mogę gdzieś baby w tym, nie? Chodź, k***a, niziołku. Trzymaj się, Saga. Dziękuję już pana, do widzenia. No wsiadaj, na razie ci podwiozę, bo ty jedzisz też jak pizda. Halo, co jest szmat... Aha. Ty no. Nie rudy, zaraz będziesz bez żony. Ale szmato ona ci zapierdala. Nie? Nie, a skąd wziąć? Mam zajebać komuś? No dobra, no nie, możecie... W sensie... A po pierwsze, jaki rudy? Poczekaj, poczekaj, lambadziaro. Przepraszam bardzo. Jakie k***a rudy? Przecież ja mam białe włosy. Ostatnio mówiłeś, że jesteś rudy. Żebym zaraz nie sprawdził, jakie ty masz włosy. Dobra, bo to służbowe sprawy, tak? Tak, 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 służbowe. Bo 5000 wynosi cena ślubu, za to, że w innym miejscu to będzie 7000 i za 5000 możecie obrączki kupić. No dobra, to wezmę full zestaw. Wiesz, z kim rozmawiasz?
Dobra, to wyślę ci numer konta i 12 tysięcy prześlesz. Dobrze, na... dobrze, dobrze. To ja muszę czekać na Montchila, czy pojedziemy wrazem? Nie, chyba... no możecie czekać, my dojedziemy. Ale ty jesteś z nią. Kim jestem? No, ty pojechałaś z nią, czy nie? Nie. To gdzie ona jest? Gdzie mam wiedzieć, gdzie? To weź ją przywieź jeszcze na tę Montchila, weź się przydaj do czegoś raz. Nie, ja nie jestem szoferem. A kim jesteś? Dobrze, ty nie jesteś P, wiesz? A ty jesteś K. Nie kontynuuję tej rozmowy. 12 tysięcy. Dobrze, dobrze, tylko mam jedną prośbę. Na koniec tej mojej mowy, Melisie, przeczytam twoje wiadomości do mnie, żeby była świadoma, ale to już jak się zgodzi, żeby nie miała wyjścia, nie ma za co. Ale... Oj, chry! Ty, Saigon, jest lipa, nie? Czemu? Bo wiesz, kto będzie mi udzielał ślubu? Nie. Córka Nelsona, którą porywałem, mówiłem, że ją kocham. I... To mam ją zlikwidować? Nie, ona powiedziała, że pod koniec. Ale ona jest ja zazdrosna, ty. No, kurczę, jeżeli odrzuciła zaloty i teraz nagle... Wow, czyli on może jednak mówił prawdę. To może chce u nas nagle zmienić zdanie i... Poczekaj. ...popsuć tę całą relację. Dobrze, zrobimy tak, ja tam pojadę, czekaj. Jadę po kopyto, bo bez kopyta to jak bez ręki. Chcesz być moim świadkiem? Proszę pana, to już zaszczytowy będę, proszę pana. Ale ewidentnie zazdrosna jesteś, bo po co miałabyś to robić? Chcesz zniszczyć związek, żebym z nią zakończył i się z tobą... Nie będę mówić, ale Boże, ewidentnie... w końcu dasz mi spokój. Od początku ci mówię, że mam cię dosyć i żebyś dał mi spokój. Więc ewidentnie, ale ja to czuję, ty chcesz się grzać po prostu, tylko ty nie wiesz, jak do tego zagadać. Jesteś tak niepoważny. Ja to wszystko przekminiłem. To jest niesamowite, Burger, naprawdę. To oczywiście, że ci dam spokój. Święty spokój ci, kurwa, dam. Mi się wydaje, że ona chce się normalnie kuć, tylko ona nie wie jak zagadać. Co? Muszę ujechać, nie? Jo. Przygotowane fajerwerki? A to odstawię. Tak, już biorę na szpital. Dobrze, dobrze. Zapraszam, otwieram ci drzwi. Otwieram ci drzwi. Bo sobie szpilki ubierałam. Dobra, spokojnie, masz od razu spadochron. Czemu spadochron? Bo będziemy na koniec skakać. Co ty pierdolisz? Ja chuj komu się nie otworzy, muszę to zobaczyć w ogóle. Ale dripowo dziś wyglądasz. Ładnie się ubrałem, co? No w chuj. Dobrze w chuj jest. Trzymaj. Ta kamizelka w razie było, jakby trzeba było się napierdalać. No tak, wiadomo. Nie będzie szefa, okej. To już na ślubu? Kurwa, nie. Gdzie dobrze. Te k***y zdoju, przepraszam. Sekunda, bo tu dochodzi do misk... Co to ma być, k***? Halo. Za ile będziecie tu? Przyjadą, zaraz będą. Pełnę. Ja mogę dać im kurwa wytrych, nie? No z góry. Dzięki. Chłopaki, fajerwerki przygotowane? Ta. Zamknij pizdę, załóż tą kamizelkę, droga pani. Tą torbę. Nie, ona ma teraz... Mam to założyć? Tak, ma ktoś... To się komplementowało. Tak? A to nie jest męskie, idioto? Męskie. No to nie, no to ty załóż. Dobrze, ja założę ją. Podaj mi tą kamizelkę. Trzymaj. Tutaj oczywiście żartowaliśmy tutaj wraz z chłopakami. Przepuśćmy tutaj Berun. Kurwa, przejdę. Jesteś... Tutaj proszę od chłopaków z 27 bukiecik. Nie mam problemu. No i git. No, świetnie. Proszę bardzo, bukiecik. Widzisz, nawet będziesz kurwa bezpieczna. Patrz, jak on ciebie dba, nie? To jest chyba... O, lec, patrz, helikopter. Zobacz, widzisz? Atrakcję tam zapełniłem, helikopter. A to jest zamknięty teren lotniczy. Faktycznie, kurde, nieźle. Ja pierdolę, stresuję się, szać mi się chce jak chuj. To idziesz krzaki. Kolej w nachy, nie przejmuj się, sami swoi, nie? Trochę pojebie, ale wyschnie. Witamy. Dzień dobry.
Nie ma Mai. A gdzie jest Amaya, która skasowała pieniądze? Amaya nie może niestety się zjawić. Jesteśmy za Amaya. Kurwa, tak potencjał spierdolić! Ale. Nie ma problemu z tym, rozumiem? Jest. Nie ma. O. Nie ma. Wzięła pieniądze i spierdoliła. Dobrze. Pieniądze trafiły na konto Doju, więc bez problemu. No dobra, rozumiem, że pan młody to... Tutaj pan, tak? Ktoś się spierdoli na bank. O, i twój... Pierwsza ofiara, niestety. Ja. Oho. O kurwa. I kompanii młodej. Żyją tam? Halo, rozliczymy się. Jesteś takim frajerem, Gibbon. Chodź załatw. Gdzie ona kurwa jest? Jest, idzie, idzie, idzie. Chodź na antenę. Tu bym spadł. Zepnij. Nie! Co nie? Nie, bo chciał się zepchnąć. Czekajcie, bo szpilka to się chujowo wchodzi. Tego zdroju zepnijcie. No dobra, nie bać. On idzie. Ten ślub to jest taka kurwa kaka. Tu się najbardziej losowe rzeczy dzieją. Czy się jakoś ten tego, ten ślub się dzieje tylko przez to, bo nie mamy zestawu na napad. Nie jesteś świadkiem, chodź tutaj. Klon, jako świadek musisz stać po prawej stronie od panny młodej. Chodź, jako dojowiec. Chodźcie chłopaki, ustawcie się jedne fotę. Zresztą cisza. No, możemy zaczynać. Już ten tego? Tak, tak, tak. W takim razie zgromadziliśmy się tu dziś, aby uczcić miłość i związek Ptera i Melisy, którzy są gotowi złożyć przysięgę małżeńską. Dzisiejsza ceremonia małżeńska nie jest jedynie formalnością prawną. To świadectwo prawdziwej miłości, która rośnie między nimi. Jest to obietnica wierności, wsparcia i wspólnego przeżywania wszystkich chwil życia, zarówno tych pięknych, jak i tych trudnych. Czas na przysięgę. Powtarzajcie za mną. Peterze, powtarzaj najpierw ty. Jo. Świadomy praw i obowiązków. Sekunda. Jeszcze raz. Świadomych praw obowiązków wynikających z założenia rodziny. Wynikających z założenia rodziny. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński. Że wstępuję w związek małżeński. Z Melisą San. I przyrzekam, że... Uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było trwałe. Weź buszka. Wziąłem. Dobra, teraz ty, Melisko. Świadoma praw i obowiązków. Świadoma praw i obowiązków. Wynikających z założenia rodziny. Wynikających z założenia rodziny. Uroczyście oświadczam, że... Uroczyście oświadczam, że... Wstydzisz się mówić? Wstępuję nie, no bo... w związek małżeński z Peterem. Rozumiecie, Porkerem. Rozumiecie, że ja od teraz już nie na napady jeździł? Wstępuję w związek małżeński z Peterem Porkerem. I przyrzekam, że... I przyrzekam, że... Uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Uczynię wszystko, żeby nasze małżeństwo było najlepsze. Fakty. I trwałe. I trwałe, i trwałe. I trwałe. No, i trwałe oczywiście. Wobec zgodnego oświadczenia obu stron, złożonego w obecności świadków, oświadczam, że związek małżeński pani Melisy San i Petera Purkera został zawarty z przepisami jako symbol łączącego państwa związku. Wymieńcie się obrączkami. O.
Wróżkę. Kurwa, co to policja? A teraz możecie się pocałować. Jo! Jo! Jak to kurwa! Ogłaszam was, mężem. Nie! Kurwa! Żubi, jak spadnie. Na dowód małżeństwa możecie skończyć przed siebie. Skończyć na siebie. Skończyć w sobie. Skaczemy. Zwał jak zwał. Skaczemy, dawaj. To jest nasz moment. Kto pierwszy? No skaczemy, skacz. Masz spadochron. Ja nie umiem, ja się wpadę. No skaczesz? Zamawiałem orkiestrę, nie policję, Gibbon. Co jest, kurwa? Ale wzruszający. Skacz. No nie, ale zanim skąd, proszę się przelizać. Właśnie. Czy państwo młodzi chcą skoczyć z tego, z Montreal, tak? Tak, mają spadochron. Mają spadochron, no dobrze. Jasne, jasne. Już, założyłaś? Dobra, ja cię tak, wezmę tak. Boże. Dobra. Spokojnie. Nie, chuja walisz, chuja walisz, nie ufam ci. Brawo! Brawo, brawo! No nie, no spokojnie. Nie, no nie, tak nie, bo to pierdolniesz mi. Musisz założyć spadochron, załóż spadochron. Przecież mam założenie. No to musisz skakać po prostu, chodź, skaczemy. To jest ten moment, ten moment! Najpierw załóżcie spadochrony. Tak, tak, nie bać spadochrony. A co potem? A później go otwierasz. Chodź, trzy, dwa... Na plecy! Na plecy załóż. No mamy! Ja mam. Zejdźcie na to. Trzy, dwa, jeden... No skacz! Czemu ty... Ty skacz! Ale ty, bo stój jebnął metal chyba. Chodźmy niżej. O! Oho! Biegiem, bieg, bieg, bieg! To się nie odpali jak chuj. Dobra, odpaliło się, ja już to odpalam. Dobra, i teraz chłopaki... Ej, oni mi ładują! Czemu oni mi ładują? Czemu wy mi, kurwy, ładujecie mieli? Wyjebane debile mieliście, jej! Dobra, spierdalam, koniec tego. Mamy zestaw na Yubi? A Beruń się spierdolił, to zajebiście! Gdzie ona jest? Nie no, ja sobie BW nie będę wpierdalał, was pojebało. Ja lecę do miasta na garaż, biorę kopyto i możemy lecieć dalej w miasto, a nie nawet nie w kopyto. Czuję, że jak odbiorę, to się do mnie wypierdolę się do wody. Nie ma opcji. Piotrek, czy ty jesteś rozjebany? Dobra, już wiem, czym wrócę. Janeczek mnie jeszcze kurwa tyra. Dobra, czekajcie, teraz wylądować trzeba. I się nie zabić. Naprawdę, kurwa. No przecież ja ochuję. Janek leci dobrze, nie leci Janek. Co to za klip? Zajebiście. Ja ale. No kurwa, gorzej być nie może, nie? I niech se kurwa Janek szuka igły stogu kurwa gówna, jak ja będę z lokalnym jechał przez całe Sandy. Jaka jest szansa na to, że zagryzie mnie puma po wylądowaniu, a lokalny mnie podbierze na maskę? Bo chuj ten ślub był, nie miałem zestawu na jubilat. Younger than the mountains, growing like a breeze, country roads, take me home.
Ratunku, porywa mnie! Ratunku, porywa mnie! Pomocy! Mam go. Z helikopterem czy samochodem? Jak najszybciej na szpital. Jeden chuj. Do Janeczka. O k***a, Janeczek. Samochód, auto mi nie jedzie. Żebyś pod pantoflem się wpierdolił, babie, nie przyklina, mówi o, mówi e. Śmieję się, że wyzywam małych kastratów, ja pierdolę, ty. Nie no, akurat kastratów to jebali się pierwsi, ja się zdziwiłem, że ty, Janek, pierdolisz kastratów. Nie mogę słuchać. Jeszcze myli sensami dziś chyba tu. A na drugiej strony. Zgadnia się też? Nie. No, tylko musisz powiedzieć gdzie. Nie, jest za szpital. A, no dobra. To jest twoja żona? No. No to masz prawo do tego, że możesz jej wyrażać zgodę. No tak, dlatego idź na szpital. Się okazało, że miejsca już w Helce nie ma, serio. No ale my byliśmy pionierami, jeżeli chodzi o jeb***y casting. A on mi mówi tak. Lauta wygajaka. Wiem. Wiem, wiem. A na końcu jeszcze mówi mi tak. Jestem Anona, właśnie cukier pan. Mówię, ja pierdolę, ty. Koniec świata. Ja tu nie, i tak chyba nie ze szpitala nie skorzystamy, chyba że wy możecie. Czemu nie? No bo tu, tu już tak nie skorzystam jak kiedyś, nie? No, to lecimy do miasta. Jedźmy do miasta. Bo my skorzystamy, ale nawet jak on z nami, to i tak nie skorzystamy. No tak, tak, tak. Beka. Czemu odrzucony pewnie akcję ma? Serce skakać, to se kurwa skakaj. Czemu i tak? Czemu i tak padali? Co tu się stało? Dupę mi poszarpał, w dupę mi poszarpała puma. Oczywiście, żegnam, trzymaj się. I tak. Halo? Dzień dobry, ja mam pytanie. Pan udziela teraz ślubu, bo ja już nie pamiętam, kto tam tak, był. Tak. Ona ma, Melissa ma już nazwisko zmienione? Nie, no właśnie chciałem się z wami skontaktować, bo nie mam do ciebie numeru. Kto kogo nazwisko bierze? Ona moje. Ona twoje, dobra. To już w takim razie piszę do zarządu doju, żeby wam to ogarnęli. Mhm, świetnie. Ona ma mieć, nie ma już mieć w ogóle sam, tylko purker samo jak coś. Dobra, czyli Melissa purker, tak? Tak, jak najbardziej. Dobra, tak byś mi jeszcze podesłał SMS-a z tymi informacjami i będę wdzięczny. Dobrze, ja zaraz ogarnę. No, dzięki, cześć. A to nie powinny dwie strony uzgadniać, a możesz zamknąć mordę? Właśnie. A parametry? Ledwo ma kobietę, już pobita. No nie stało się, ona jest postrzelona. No te baby. No, poleciały. Ciężko dało krzesz, było tak działa broń palna. Ale kto ją postrzelił? Ale no, to niestety nie wiemy, to nie ma dowód? Ma dowód przy sobie? Ma. 2, 3, 6, 4. A nie. To tam pan może pytać... W dowodzie jest SSN? Funkcjonariusz. Chuj wie. Szeryfa. Szeryfa Franciego. Jak on tam ma. Halo. Tam Piotrek chciałeś, dzwonił. Dobra, czekaj. Zaraz. To śpikaj Melissa, śpikaj. Dobra. Ty, medyczka, ty całkiem ładnie dziś wyglądasz. Wszyscy czasem nie brałeś właśnie ślubu na Manchiliad. Słuchaj, już jej nie ma. Umarła. Jaj ty. Nie umarła, tylko śpi. Jaj ty, co ty na to? Co u ciebie dzisiaj słychać, Luigi? Dzisiaj jestem medykiem. Jutro będę chirurgiem. Przykro mi, ale ja się nie biorę za żonę tych. Melissa! Funkcjonujesz? Masz telefon? Funkcjonuję. Napisz coś na Twitterze. Sekunda, halo! Ile może być ode mnie osób? Kurwa, trzech. Z tobą. Trzech? Tak. Dobra, czyli ze mną trzech, tak? Tak. Dają. No, napisz coś na Twitterze. Musisz napisać na Twitterze? Mhm. Albo prawo jazdy pokaż. No to wolę prawko pokazać, nie lubię tam pisać. Pokażę pani, no. Pierdolę mnie z pracy. Normalnie. Dlaczego? No to jak ci wykryją, to ten. Nie jest slot na jubilerach. Chcę pani może do tego. No właśnie. Przestanie pani. Ja ciebie wyjebią. Ja ci zwolnię slota, ja i tak idę zjeść. Chodź, dawaj. Teraz to jest pani zimno? Chodź, idziemy. Auto czeka, chodź. Dobra. To teraz musisz iść na służbę.
Burger status pierwszy! Niech pani się nie martwi, my złapiemy tego, co pani to zrobi. Tego jebanego Andrzejka. No, my go znamy, my go znamy. Andrzejek cię posłali, Melisa? Tak. No. No i... Ja się nie wiem, no wy tak mówicie. No bo to prawda jest. No to taka prawda, no, my to wszystko widzieliśmy. Oj, zapraszam cię do mojego nowego auta, nie wiem, czy się chwaliłem. Tak, pojedziemy po poszukiwania od razu, tam tylko masz. Mówiłeś, my idziesz do fryzjera w ogóle? Albo chodzisz na parking, jak chcesz uciekać? Nie, jeszcze nie. Ej, dobra, ale dogadajmy się, nie? Mhm. Ja nie mam problemu zagadać z innymi dziewczynami, żeby nie było. No. No. Dobrze, ale przecież... Ale... Ja przecież wiem, że ta Oliwia to ci donosi na bieżąco, bo to jest jakaś przydupa, z jakiejś przydupa Zaidena. Ja specjalnie do niej jakieś głupoty wypisuję, a jakaś medyczka mi w ogóle powiedziała, że ona się puszcza na boku. Ja dla bajki do niej piszę, no ale ty myślisz, że ja naprawdę jakąś z medyczką bym do niej pisał, no spierdolnięta przy okazji. No dobra. Ty, ale w ogóle... No? Wiesz może coś więcej o tym Aidenie? No, ale co mam wiedzieć o Aidenie? No bo w sumie miałam ci mówić, że tak sobie kropki połączyłam. Teraz mi przecież swój kumpel wywiózł, pamiętasz, jak nic nie pamiętałam, też mi się tak przedstawił. Co po prostu w chuja leciał. Nie wiem, no ale teraz już nikt się nie potrzeba pod Edryka Masza, bo za to łby normalnie spadają, nie? Okej. Więc nikt już nie potrzeba pod Edryka Masza, bo wiesz, bo to jest kartel. Okej. Więc no jak normalnie do tego co chłopaki mówiły, no to Andrzej przyjechał zazdrosny i... Czekaj, dzwoni mi telefon, słucham cię. Bo kreatur się kury chcą zajmować się Billera. No to przejmie odbijemy, spokojnie, ja już... Ale psy są już no właśnie na miejscu, a oni dopiero zajmują. Rozumiesz? Jakoś no. To szybko zrobić. No to ja już gotowy zrobię jestem, ja mogę już... Czekaj, to ja rzucę tam Melisę do fryzjera, muszę się ogarnąć, a ja szybko podjadę, zobaczę co tam się dzieje. I przecież powiem chłopakom to co ja i jak. Ja się kręcą ja dobra, dobra, trzech, dobra. Leć szybko, Melisa. Dobra. A ja muszę podać się do miejsca. Jakie radio? 5-2. Ej, chłopaki, kurwa! Strzelanina, jubiler, spadniarze się kręcą. Trzeba będzie jubilera chyba przejąć. Jest LG jakieś. To chyba landrynowe. Biała Napsa, biały Sultan. Czekajcie. A zajęli zlecenie? Nie wiadomo, nie widzę, poczekaj. Mają zlecenie. Dobra, mają zlecenie. Nie, już jest chuj, Adrian. Dwa radiowozy, już jest chuj. Już zajmują wszystko. Ja pierdolę, nie? O kurwa, i stary, dwa auta spadniarzy tu są. Ej, ale ciekawe, że spadniarze akurat robią. Ej, ilu was jest? Dawaj jeden do mnie, dawaj ich lejemy w pizdę zaraz. Oni tu są za, winklem. Tak, my jedziemy. Tak. Jasne, odjeżdżamy. Ładuj... Musisz spać, kurwa, śmieć jebany. Ładujemy ich tu po lewo? Ale jak mam ich ładować? A nie, już uciekli. O, Nelson do mnie dzwoni. W końcu, minęły dwie godziny, no. Masz teraz czas? A ty, kurwo. Napisałeś o 19:38, zaraz odzwonię. Jest 21:42. To są rekordy już, szloje. Tak jest, kurwa, jest tak jest. No mam. No jadę na apartamenty właśnie. No dobra, to gdzieś tam przy apartamentach się zatrzymam. Dobra, no to dawaj. Dam ci chipsa, no. No, daj tego ci. Rozumiem, że on 3 godziny do mnie dzwoni, ten dziad jebany? Serio? Dobra. Dobra, dzięki. Pa. Pa. Szukamy go. Chyba tak nie miało być. O, było euro, no to jebać, a no dobra, to odpuszczam. Dzień dobry. Dostojna fryzura, panie Peter. A dziękuję, nowy zaczes. Ładny, pasuje nawet. Jakbym palca wsadził, to pewnie był tu, co? To na lakieru. Jakbym ci palca wsadził, to by pewnie nie utknął. A to tobie Puma nie obciągała dzisiaj do nieprzytomności? Tak twoją córkę nazywam. O ty kurwo jebana. Ja twojego ojca. Dobra. Dobrze, przejdźmy do konkretu. Wiesz coś na temat tych bomb w mieście? Kodów, kurwa, nuklearnych?
No coś nie, coś słyszeliśmy, bo chłopaki latali na mieście. Dzisiaj bomba kurwa na tym była, na doju. Na doju i na LSPD jest cały czas, bo są tak przymocowane kurwa do podłogi, że... Nie da się ich ruszyć, trzeba je rozbroić. No to powiem ci, no kurwa, no tak będąc szczery, to kurwa... A chuj, nie chcę się pierdolić głupot, do tych bombach to chuj wie. Ja to pierdolę, ja nienawidzę się kurwa mieszać, bo ja się domyślam, co, gdzie, jak, gdzie, kto. Okay. Ale... Ale nic nie słyszeliśmy, no. Kompletnie nic. Okay, czyli... I nasi chłopaki, one też chuje, tylko... Tu... No. Nie wiesz potencjalnie, kto mógł je tam podrzucić. Kartel. Jakiś ziomek z kartelu te kody stracił, dlatego myślałem, że możesz coś wiedzieć, nie? Przecież tak szczerze, kurwa. Ten kartel już nie funkcjonuje. Okej. Okay. Od 2 tygodni nie ma żadnego odzewu, poza kurwa kartelem Andrew Kamasza. Rozumiesz? Nikogo nie ma, kurwa, kompletnie. Kartel Andrew Kamasza słyszałem działa dobrze. Kartel zdechł po tym, jak zajebałem 5 milionów Kuklowi. Nie ma już nic z kartelem, kompletnie. Nie do końca. Teraz... Nie do końca, bo my też sam... O, suchą WL-kę dostał. Mieliśmy jakiś swój interes w tym. Coś nie coś przechwyciliśmy. No ale co przechwyciliście? No jakieś tam bronie, nie bronie, różne takie rzeczy. No, no to chuj, no to tak będąc szczerym, to my chuja mieliśmy. Okej. Okay. Dobra, czyli ty za bardzo o tych bombach chuja wiesz. No. Czyli nie wiesz, kto Suchy w ogóle nie gra. Podłożyć. No, domyślamy się, że kartel, tak? Ale... Jak myślisz, kto mógłby mieć kody? Jakbyś miał strzelać? Tam podobno... Trzy najważniejsze, wiesz... Trzy ważne osobistości. Ta, no, dlatego myśleliśmy, że coś wiesz, nie? Pierwsza osoba Erwin Knuckles, druga osoba... No, o nim, o tobie i dalej, kurwa, chuj wie, ale wiesz... Ja myślałem jeszcze o Spadino, tak? Nie będę ukrywał. Kartkę z kodem pierwszym... miała Angie Angel. No i już jej nie ma. Już jej nie ma. Ktoś inny ją ma. Ale jeżeli chodzi o trzy ważne osobistości, to teraz... Pisz tiketa. No nie? No właśnie... Czekaj, myślę. No kurwa, jest szansa, że Samir. Tylko okay. Tutaj muszę zagadać do chłopaków, czy coś wiedzą. Mi się wydaje, że jakby Samir miał, to byś wiedział. Tak no, a tak wydaje Samir mi się, że... Samir by nie oddał Erwinowi? Nie, raczej nie. No jak oni wątpię. Właśnie... Będziemy jakoś kumplują. Teraz dobrze ze sobą? Tak. No, z tego co... Znaczy, ja kurwa, powiem ci, że... Teraz odzwonię oni zaraz, tak żyją aktualnie, że chyba... Samir dupczy mu Heidi. Co tam się, kurwa, dzieje. Ten cucłek na to patrzy. I wszyscy są zadowoleni. Okay. Idąc dalej... No kurwa, oni mają taką relację, że wiesz... No Samir mógłby z nimi się dogadywać, nie? Adrian na przykład to bez problemu ich skasuje. Więc wydaje mi się, że Samir mógłby teoretycznie. No i kurwa, to tyle. Kto może być na mieście jeszcze taki? Taka osoba, która ci się jakoś wyróżnia. I jest wysoko postawiona, bo Angie się wyróżnia. W sumie trochę no tak, ale czy jest top 3 najbardziej wpływowych osób w mieście? No tak nie bardzo, nie? No ni chuja. Pisiukla na pewno, to nie? Erwin, ty i tak na dobrą sprawę może ktoś właśnie z tej drugiej strony i może na przykład Sony Lightwheel, no. No. Kody do bomby podłożonej pod dojem, nie? No, a nie, kurwa, nie a wy... A jaki sens ma to, że Angie je miała? Właśnie, no nie ma w sumie. No więc tu nie ma co o sensie pierdolić. Tu logiczne jest. Najwyżej no to żał Angie, Sony Lightwheel. No i kurwa, nie wiem, Kukel albo Sven. O, Sven, właśnie. Jeżeli... Svena nawet nie wiem, czy on na mieście w ogóle, czy on jeszcze żyje, bo dawno go nie widziałem. Też go dawno nie widziałem, ale... Ale kurwa, to są takie osoby, które bym człowieku ci od razu wbił. Ale Sven w sumie swojego czasu coś kurwa kręcił, nie? Sven jest na mieście, wczoraj go widziałem. Jest? Ja go nie widziałem z 2 miesiące. On przyjechał z Erwinem i... No to stary, nie widzisz tego? Nie było go tyle czasu, w chuj. Ale uważasz, że jeżeli Sven by był na przykład w posiadaniu kodu, to nie miałby go już Erwin? No miałby, a po co Kukel miałby to rozbrajać? Właśnie, to jest dobre pytanie, bo on chce to rozbroić. Jeżeli chodzi o to, to akurat chce to rozbroić. O, dlatego dziwne. To jest, ma dlatego to jest ciekawe. Ale to musi coś w tym być, przecież na chują, jak oni wysadzali... No musi. Kto wysadzał komendę, kurwa? Nie oni przypadkiem? Nie, wróć, ktoś inny wysadzał komendę.
Nie no, właśnie chyba oni. Albo oni? Chyba oni. Kurwa, ja nie pamiętam już, kto te komendy wysadzał. Ale faktycznie jest tak, że... Oho, robią oblężenie Pacyfika, potrzebna pomoc, prezes w niebezpieczeństwie. O, no i masz, kurwa. Selena San! No i ma... No to kurwa, ko... to już ja no już masz jasne, no to są tak... No. My już kodu nie znajdziemy, dobra. Miłego, dzięki, prezes Pacyfika ma. O, dzięki! Macie info. No o tym mówię, taki był cel. Zobaczcie, jak to dobrze wygląda. Chodźcie, robimy napad na helikopterowego kardilera. Na co? Na helikopterowy sklep. Kradniemy helkę. Dobra. Ja mam licencję, ja mogę lecieć jak coś. Ręce. Podaj się dziwko, nie masz najmniejszy szans, kurwa. A nie, ratunku. Pomacy. A teraz wyciągasz nam. Mam go na muszce cały czas. Co chcemy? Co ty chcesz, ty będziesz leciał. Ale jakie są helikoptery? Chłopie. Sekunda. Myślimy nad potem jeszcze, wiesz? Swift Deluxe, co? Ale też możesz pomyśleć na spot. Swift Deluxe. Jakiś spot, gdzie się zmieści helka. Swift Deluxe. Zobaczcie, jak to dobrze wygląda. Mamy jeszcze jednego zakładnika, to przywieź go wam. No dawaj, ale to szybko. No to jedziemy szybko. Nie pierdolcie, że tu kurwa przyjedzie ta wikusia. To ciekawe. Czy ty jesteś może córką Heidi Bunny? Tak. Ja nie jestem. To nerd. Garniesz ten Hulk? No próbuję. To pani taka jest jakaś... Masz jakiś lepszy ten? Mam. To weź ten. Volatus, tu on nam wyciągnął ten gość. Tak. Volatus, dobrze mówię? Dzień dobry. To napad jest. Właśnie. Pewnie on coś mówił. Ty. To, o kurwa, to ktoś nie jest, ty. Co? No i tak to powinno wyglądać, kurwa, tak to powinno wyglądać. Mamy cukierki, to teraz psikus. No. Bez psikusami. Nie wypierdalajcie powietrze tu. Nawet je próbuj. Spokojnie. Mamy raz, dwa, trzy. Ja już policzyłem, 9. Tylko tu chodź, bo tam jest jakaś bariera dźwiękoszczelna. 10 mają, plus jeszcze ten mężczyzna w krawacie. Zgadza się. Dobrze. Chcemy wolnego odlotu. O co tu chodzi w ogóle? Co tu jest odpierdalane znowu? Spokojnie. Kradniemy stąd helikopter i chuj. Aha. Trzeba MSV. A rączki też żeście ukradlicie, nie? Czy będzie jak Samirek? A ja nie widziałem. Ta? Spokojnie. Tutaj jest wyższy poziom latania. Oho. O, z tym kurwa, z tym wyższy poziom tobą jest. Tobą jest wyższy poziom latania po mefedronie, kurwa, być płynie jebany. Kurwa, babę obejmuj, człowieku, i pokazuj, jak ci kuta stoi. No i co, kolego? I masz jakiś problem do tego? Nie. Normalna ma, ludzka super rzecz, stojący kutas. Wiadomo. A teraz proszę się odsunąć, bo ja negocjuję tutaj z napastnikiem, dobrze? Dobrze. Pierwsze ostrzeżenie dostajesz negocjatorskie. Słucham? To wy dostajecie pierwsze ostrzeżenie. To jest jeden. Poleciałem w chuj, ty. Dobrze, słuchajcie. Czyli ja rozumiem, że żadnego pościgu ziemnego nie będzie. Nie. Bez sensu. No kurwa, bo to kradniemy, żeby kurwa mieć pościg ten, nie? A ile macie spadochronów? A kurwa, 6. A wy się 6 nie zabierzecie? Dlatego mamy 4 tutaj tylko na miejscu. Co ty myślisz, że my głupi jesteśmy? Gdzie pozostała dwójka? Wcelowana, kurwa, gdzieś ustawiona. No co ci mam powiedzieć? Nie, to leci, nie interesuj się. Nie interesuj się. Tylko dobrze, żądania słucham. Wolny odlot. Wow. Ale szybki? Za jednego. No. I zaraz ci powiem, kogo mamy, bo to mogę inaczej negocjować. Sekunda. Jest tu ktoś ważny? Tak.
Tak, ja jestem w ciąży. Ja chciałem. Dobra, chodź, ty do przodu. Jan. Za jednego teraz daję już wolny odlot. Za resztę brak jednostek helikopterowych w pościgu. Ty jesteś rozjebany chyba. Witam państwa. Dzień dobry. No nie ma opcji, no gdzie? No kurwa, mamy 8 zakładników, czy ilu tam ich jest, nie? Ja mamy rakietę, ziemia, powietrze. Ja bym im dał wolny odlot, dlatego że nas dobrze traktują. Nie. Dobra, chodź ty. Nie, no posłuchaj. Za jedne kolejnego zakładnika dwa kanistry. Żeby się nam paliwo nie skończyło. Za kolejny... Okay. Za kolejnego brak kolczatek. W powietrzu? Nie interesuj się, kurwa. Aha, a co znaczy brak kolczatek? No, żeby nie było ich nigdzie. W powietrzu? Dwa pełne kanistry oczywiście, to jest, żeby nie było jak Montana gra słów. A, to już jest, kurwa, następne żądanie, bo ja się od Montany uczyłem. To więcej marzy. No. No dobra, w takim razie za dwóch zakładników będzie dwa pełne kanistry, będą dwa pełne kanistry. O. No i kurwa nie wiem, muszę zagadać do chłopaku, bo w sumie co mamy już więcej chcieć? Sekunda. Albo? Dwa puste i możliwość napełnienia na stacji, jak da ci radę podlecieć. Ale ty kwestionujesz, że ja nie wyląduję, czy o co chodzi? Ale ty jesteś kreatywny, kurwa. No co? Wyzwanie. Nie, bo ja spierdolę. Co my możemy jeszcze chcieć, bo tak to nam wszystko nie... Mamy tylko... Nam jest potrzebna tylko ta helka pierdolona. Książki! Ja no czekam, no kurwa, no co ja się poradzę, no. No tak, ale... Ja te, ale nie, no nie mówię do was, że ten, tylko co my możemy chcieć? Książki. A. To wam się przyda na pewno. Tobie się przyda. Ej, proszę, odpierdolcie go. Amunicję mogliby dać, no. Wybaczcie, tak reaguje na... O, to jest mądre, amunicja by się przydała. No. Setki, o. Ja wiem, że to głupio zabrzmi, nie? No. Nie mamy amunicji. Można za resztę troszkę amunicji. No i są rozjebani tu. Ja mam na sobie 29 kulek. To też. Oni kradną kurwa helikopter i mówią, że mamy się ścigać helikopterem, rozumiesz? No nie pokażę, bo zabierzesz. No. Ja bym, tak no. Myślę, nie? Bo kradniecie helikopter, nie? Ale jesteście wyposażeni w spadochrony. No. To wy chcecie wykonać jakiś zamach? Będę na ten temat się wypowiadał, ale bomby już na mieście są. Myślisz, że no kto podłożył bombę? Ja jestem jedną cukrzycową. Bomba insulinowa. O kurwa, całe życie mamy plan. Na oblegazie. Zatrzymaj pączkę. Macie plan. O, dzięki za pączkę, ale za to nie było to za... A ja amunicji, bo chcę. Chcemy amunicji za 4 zakładników, czy tam 2. A ile? A 200. Jeden no na pewno, jeden. No na pewno. No to kontroferta, słucham. 30. 150. 20. 10. No i wszystko. No to dawaj 10. Dla wszystkich. To dawaj zakładników. Właśnie. Dwóch zakładników idzie. Daj, mogę iść? Tak, wypierdalaj. Nie, ty zostajesz. Nie wypuszczę tego. Ty zostajesz, ty też zostajesz. Wracaj! Ty nie. Babeczka i ten, kurwa, i fioletowy. Wszystko. Ja mogę... Kurwa. Dzień dobry. Dobry. Tam dalej, do kobitek. Trzymaj. Dałeś mu? Tak. Dobra. Czyli podsumowując, wolny odlot, brak kolczatek, co by to dziwnie nie zabrzmiało, brak pościgu helikopterowego, tak? Nie no, z tą helikopterem żartowałem, kurwa. No ja myślę. A zawołaj, no i za kolejnego zakładnika ma tutaj cię osłaniać Melissa Purker. Dlaczego mamy ją osłaniać? Przecież ona ma was osłaniać, ale tu na blisko. Tam z tyłu. I te kanistry! Kanistry. Dobra, to ja ci zadam zagadkę. No? Jak ty na tą zagadkę odgadniesz, to dostaniesz 3. Dobra. Jak nie odgadniesz, dostaniesz 1. Dobra, idę po kanistry. Dobra. Na drzewie jest A, B i C. A, B spadło, co zostało? Widzowie, co on powiedział?
I. No IC, debilu. IC. No, no. Ja pierdolę, ty. No bo kurwa. Ja wiem, że ty żeś sam tego nie wymyślił, pewnie wiadomo. Co zgadza? No bo za szybko. No się, no daj mu jeden, no. Dobra. Ale zakładnika potrzebujemy. Ja już mam napełnione, bo ja jestem przygotowany. Zakładnik jeden idzie, jazda, jazda. Za sekundę będzie transport helikopterowy. Ej, mogę ja, bo się zesram zaraz. Nie, pan z urzędu. Mam nadzieję, że się zesrasz, nie? I tu zostaniesz. Kurwa, jebane. A ten transport to będzie dla nas, helikopterowy? A ty wpierdolnięty jesteś? Jasne. Co jest, kur... Co to tak dryfuje? O kurwa, to będzie najgorszy napad. Na pewno chcesz latać? Ja proponuję pościg, kurwa, lądowy. Dobra, słuchaj, jest temat taki, że po co wy macie lecieć na najwyższy szczyt w mieście i po co macie się tam bunkrować, do czego? Skąd ty to takie rzeczy wiesz? No bo zakład ich weź. I dlaczego w tej całej akcji uczestniczy Adriana Lotta? To jest plan B. To jest plan B. Plan A to uciec. No ale jak uciec, jak ty nie możesz wylądować tym? No bo to giba na boki, no, kurwa. Ale wy mogliście każdy helikopter, kurwa, ukraść, a wziąć się najgorszy. Jak to najgorszy? Podobno to jest sierwo jebane. Przecież mówili mi, że najlepszy. To się było wsiąść. Dobra, bez lipy. Kanister. No dałem zakładnika dałem. Daj mu. Jeden zakładnik za jeden kanister. Wykonujemy. Dobra, chłopaki, mam jeden spadochron na sobie. Kto chce spadochron? Kto nie ma? Tylko do was leci. Ej, chłopaki, ktoś nas chuja zrobił to. Człowieku, to się samo giba na boki! Kurwa, ja właśnie widziałem, jak się zastanawiałem, jak jest ten startup, ale czy my daleko, czy my zalecimy. Nie uciekniemy! Get go, jak wyląduje na tym, to będzie dobrze! Ja pierdolę. My się uciekać mamy, nie? Tak! Nie, kurwa, jedziemy tym helikopterem. Dał zielone, możemy lecieć. Dobra, zobacz, ruszyłem! Dobra, jest dobrze! Ale to widać, że taki kloc jebany. Nie, bo ludzi rozstawić. Ej, a zobaczcie drive-by, fly-by. Sprawdzić? Zobacz, czy możesz. Mu wyjebać. W razie mu. Ty, no mogę chyba. No mogę. Ale są pod nami. Ale wolę nie strzelać. Cii, jeszcze nie, spokojnie. Jeszcze nie robi żadnych głupstw. Jak będzie na tej samej wysokości, to mogę próbować. To weź ich podkład z śmigłem czy coś. Podkład z śmigłem. Ej, no teoretycznie... Dawaj podkład go śmigłem. Jesteście jebnięci, że ja się rozbiję. Ale zobacz, widzisz? Jesteśmy wyżej. Jesteśmy w chuj wysoko. No i co teraz? Właśnie nie wiem, a nie wiem nam się... W chmury. Tak, ej, pod nami są chmury, dobra. Widzicie chmury? No ja widzę, no. Ja też widzę. Chmury są pod nami, dobra, do chmur. Chyba, że to klon kopci z 27 Street, ej, dobra, ma bałwan jebany. Ej, kurwa, czemu jest odchmurzanie? Oj, chuj. Oj, chuj, po chmurach! Czekaj, jeszcze raz powiedz, bo tego daliśmy. Możesz lecieć w dziurę pod pillboxem w tunele. Pillboxem w tunele? No ale co pan? Tam jest taka dziura i na środku panowie... tam się rozstawia. Ty, on musi mieć w głowie to, że ja nie umiem lądować, nie? Mam złe przeczucia. Ale właśnie on nie umiem lądować. Ej, posłuchaj, Adrian, opcja taka. No. Załóżmy, że ją rozbija się helka, ogarniamy mechanika, który kurwa na lawetę ją bierze i on naprawia, i on składa w części. No nie, wypadałoby z tym uciec, nie? Dobra, czekaj, spróbuję wylądować na tym kurwa, na Maze Banku, zobacz jak moje umiejętności latania. Ty, bo on to szybciej zrobi. Ja ty chcę, żebym się pożygał, czy co kurwa tak gibasz? Kurwa... Pierdolij nim o ziemię. No. Ale kurwa. Kurwa, jak to się gibie. Ej, kurwa mać.
kurwa, miałem inny plan. Liczyłem, że mój śmigło się złamie na nas. To nie ma sensu. Jedna została helka. Właśnie zderzyliśmy się w powierzchni lotniczej, powtarzam. Kurwa, prawie dobrze, było dobrze. Kurwa, to nie lata. To nie... Kurwa, to nie lata. Kurwa, to nie lata. Rozjebiemy się, rozjebiemy się. Poczekajcie, poczekajcie, nie lądujcie. No już chyba chuj chyba widział, więc nie wyląduje. Widział na pewno. A już, kółka, zapomniałem. O kurwa. O kurwa, o kurwa, o kurwa, kurwa. Chłopaki, kurwa. Dzień bez słowa na K. Kurwa, jest ciężko. Jak? Jest. Mamy! Gaszę, czekajcie! Kurwa, ej, czemu to podlatuje? Gaś to! Zgasiłem! Gaście! Wysiadać! Uważajcie, bo to wybuchnie! Jest dobrze, mamy to! Mamy to. Leżę. Ktoś minął! Jak leży. Nie, kurwa, no przez tekstury dostałem! Kurwa mać! Płakać mi się chce! Płakać mi się, kurwa chce! Czajcie! Kurwa, cały napad, FIFA Rafa! Fajnie miało być, kurwa, a jest chuj w pysk! Śpi dwóch! Ja przeszukam go. Żeby kamizelkę. Też nie mam kamizelki. No jakbym nie wysiadł z tej helki! Jak my stąd posłucimy tą helką? Bo ty jeszcze w środku siedzi, nie? Musi być naprawdę OG sąsiadów, mam starych dziadków, ja mam generalnie pokój też wygłuszony syfem. Wychodźcie, zakłuję. Kurwa, to jest do uratowania jeszcze ta helka, patrzcie! Nie, już za. Patrzcie, widzicie? Tą helkę jeszcze się będzie dało, my mamy dalej helkę! Widzicie? O, wykrzyknik Monte. Obrączkę się zostawię. Jelon! Co to? Weź mnie na szpital, ta helka jeszcze poleci. Damy radę. A jak mamy ci wziąć na szpital? Weźmie w łap i na mlek. Zawaj ze mną na szpital. Weźmie ty od 27. Niech oni tu zostaną, weźmie. Ja uratuję tą helkę. Policja na brzegu. O kurwa, jest. Dobra, to popłyniesz kawałek dalej. Bierz mnie na habety i do wody. Molo, musisz płynąć przez molo. Co się z tą helką stało? Gdzie są te poddane? Oni w dwójkę. Ruszy! Wiem, ale oni mogą tutaj... Odlecimy! Ta. Kurwa, aż mi się przykro zrobiło, jak se wbiłem tak BW. No ja pierdolę. Ze wszystkich możliwych sposobów w ten sposób se BW wpierdolić. Zapierdalaj, to się uda, wiara czyni cuda. Czekaj, tutaj... Poczekaj, jeszcze nie odlatuj od razu, bo zobacz, niech helka... Helce w końcu skończy się paliwo, jest jedna helka, albo... Czekaj. Jedna była ten, u góry. Ja bym ci to zostawił i zatankował, ale... Jak tu się wchodzi? Kurwa debilu, z drugiej! Dawaj, i spierdalaj! Ej, no kurwa, co jak co? Do mnie sprutał info na BW? Jak kurwa? Tak, zostaw tu i zapierdalaj po furę. Muszę cię reklamę, że... No weź. Wyzwoń kogoś, niech ktoś tu przyjedzie, jest ktokolwiek? Nikt, wszyscy jakby tam. Nie można zmienić koloru hudu. Reklamę masz na bazie, że sobie wziąłem? Tak. Dobra, to ja tą zrobię. Biegiem, zamknij. Zamknięty. Ty kurwa, psy tu są. Oho. Oj, spierdalaj z powrotem.
Ajajaj. Aj karamba, aj karamba. Ja mogę to schować głębiej po prostu i tak wobec. O kurwa, oni chyba już za tobą. Oj, oj, oj. Ta, spierdalaj! Spierdalaj! Zamanie regalominu TOS. To nie powinno tak się stać. Mówiłem, że ta helka jest rozjebana. Ona do boku coś ściąga sama na starcie. Mówiłem o tym. O, idzie, idzie. No, o kurwa. Co jest to? Co? Ja to widzę? I co to leci? Leć za nimi, leć za nimi. Co to było? Leć za nimi. Co to było? Kurwa, Fredzik, spierdolamy. Słuchaj, ja nie wiem, czy ja bym nie zrozumiał. Dobra. Poczekaj. I proszę uważać na siebie. Andrew Kamarz nas zestrzelił. Ja pierdolę, ale kaka, co? Ja nie sądziłem, że to się przechyli, stary, będą stanąć w miejscu. No nie, ta helka się pierdoli, ja to ale kurwa... Ale wiesz co, to przez te kółka było. Jakbym kółka schował, to bym się ześlizgnął, ale by nie wybuchło. Chuj w dupę kompletny, kurwa, cała akcja poszła się jebać. Wsiadają. Będą ładować jak chuj. O, już. No, wrzuć mi go! Panowie, jedziemy, tu spierdalamy! Ja pierdolę, nie? Godzina! Kurwa, myślałem, że oszaleję tam już. Co, na szczęście helka... Ja helka uratowana, nie? Panowie, ostatni raz tam się bunkrujemy, bo to nie ma sensu. No kurwa. Bez, kurwa, to był najgorszy pomysł. No ale kurwa, to był jedyny. Nie, w sumie kminiłem, że dużo lepiej by było, jakbyśmy sobie wyskoczyli z tymi spadochronami i gdzieś polecieli. No ale no i po helce masz. Debilu. No da, no wtedy jest no, po helce. To zajebisty plan. Wy kurwiście. No to co, chłopie, no to trudno. Ale człowieku, ja zgasiłem te śmigła pierdolone, nie? Wybiegam i mnie kurwa śmigło przez podłogę. Kurwa, pierdolnęło. Ja widziałem, co wam się stało. A! Jak stoisz tymny, ja wysiadam i jo. Też mocne. Dobra, to my na razie... Ta. Trzymaj się. Dobra, teraz doktorek, uwaga, trzymam helkę w garażu. Może z lewetą jechać, nie? Ja mu trafić się. Mam, stary, mam latacza. Ty rozumiesz, że helikopter nazywa się latacz? Jak? Dawaj na ten, na jakiś garaż helikopterowy. Zziebnięty? Naprawdę myślisz, że mam? No wiesz, no, jakaś szansa to zawsze jest, nie? Nie, nawkurwiałem się. Bo mogłem się też fajnie tam, wiesz, tu postrzelać, tu spróbować uciec, cokolwiek, a skończyło się, kurwa, taką kaką. Ty takie gówno ukradłeś, no, najgorszy syf mogłeś wziąć, jak... No, kurwa, był. Ale bo mi tam ten chłop powiedział, że... Oj... Bicket. O! Miau, miau. No i to zajebiście lata już, patrzcie. Nie dryfuje, kurwa. Nie, no bo będzie szybciej latał. Przecież tam do mojego ale... 170 max leciałem chyba. Ale stary, zobacz jak buzer to się... O... Zobacz. Nie, no jest różnica, no na pewno. Ja, zobacz, to się szybko zbiera w kurwę wysoko. Mam spadochron na plecach, zobacz. Jaki ma hałmax. Widzisz, mam spadochron. No i tu pod każdym mostem przelecisz tak naprawdę. Ty... Tam jakieś kanały sportowe. No można, bez kitu. Mam spadochron na plecach przecież. Ty. Co ty robisz? Nie, ode mnie kluczyk, ode kluczyk! Elo? Gdzie on? Siema.
chciałem zadzwonić, że umiem awaryjnie lądować, ale helka zniknęła i spadam! To to strona komuś spadku ratunku! Widziałem jak lecisz! Zapomniałem, że helki znikają. On gdzieś tu przygrzmocił. Tylko gdzie on przygrzmocił? Szukajcie śmiesznego hakera. Jest, mam go. Tu. No bo tak od razu powiedzieć. Jak ofensywa? Aha, ja ofensywa. Wracamy w niedzielę, chyba że dostanę jakiegoś bana nagle z pizdy na chuj wie ile, to co inno, nie wiem, to i tak się odpalę w niedzielę. Miłego dnia, do wieczoru. Elo!